Pyk. Jesteśmy we Wrocławiu w Dreamworkers, jest początek września. Jesteśmy na etapie malowania mojego roweru rampage'owego i kasku. No i Mikołaj nam pokaże więcej. Idziemy do niego teraz pewnie na kawkę, bo Mikołaj słynie z tego, że robi najlepszą kawkę w mieście. Mamy dla niego też redki i zapraszamy. Siema! No dobra, to idziemy zobaczyć, co tu mamy twojego, Szymon. Z twoich tematów mamy kask, który jest taki, jak chciałeś. To jest kask, w którym będę startował. On jest karbonowy i tą strukturę karbonu wyciągamy, także ona będzie cały czas widoczna, mimo że kask będzie pomalowany w kolory. I tutaj to ładnie widać, jak się to zmoczy. No dobra, a najważniejszy punkt programu, gwóźdź programu i tak dalej mamy w kabinie. I to jest rama na najbliższy rampage. Szymon obiecał, że nie podrapie, bo dziadzia będzie bardzo długo ją robił i bardzo będzie trudne to malowanie. Do malowania używamy tylko naturalnych materiałów. Super. Zobaczymy, jak Mikołaj dmucha. Tak. Materiały są wszystkie wodorozcieńczalne, także nie musimy przejmować się o maskę. Tutaj są tylko wszystkie ekomateriały. I teraz to jest bardzo stara technika, używana jeszcze za Kopernika. Szymon, czy to wygląda jak piasek z Utah? Tak, ja bym się nie kapnął, że to w ogóle nie jest To mogłem ci nie mówić, że to jest cynamon. Jakbyś mnie chciał wkręcić, to ja bym uwierzył w to, że importowałeś piasek z Utah. Wysypałem ci z gaci. Tak, ja bym chciał uzyskać tu jakiś kontrast, więc ja prawdopodobnie wezmę biały i potem będę to trochę miejscami ściągał, tak żeby były tutaj, w tych mocniejszych miejscach, takie wybrane. Coś, żeby to tak bardziej chmurzyło, nie tylko było obsypane. Okay. Chodzi o to, żeby to tak trochę więcej bałaganu miało, nie tylko takie cieniowanko. Pomalowanie ramy zwykle trwa od 2 do 3 tygodni przy takich standardowych projektach. Natomiast u Szymona to różnie, bo czasami Szymon dzwoni, że jutro przywiezie ramę, a pojutrze leci, więc jest trochę mniej czasu. Ale różnie. Ostatnio jest nieźle. Lepiej, nie? Poprawiłem się. Lepiej, bo to przywiozłeś z miesiąc temu. Tak. Już staram się być zorganizowanym człowiekiem. Tak, tu już mamy całkowity komfort. No a zaraz po wizycie jedziemy do serwisu 33 Bicycle Studio. Tak jest. Do Maćka, gdzie będziemy składać ten rower. Kolejny przystanek naszej dzisiejszej wycieczki. 33 Bicycle Studio, to właśnie tutaj budujemy rower na Rampage i zostawimy trochę części, trochę już zbierzemy, a reszta, która będzie pomalowana i która jeszcze dojdzie, to przywiozę później już na składanie samego roweru. Dobra, jesteśmy w przejściu między serwisem a sklepem 33 i mamy tutaj zeszłoroczne pamiątki, czyli mój strój. A przepraszam, to jest sprzed 2 lat, strój i numerek. A tutaj mamy rower z zeszłego roku, 2022, który wygrał nagrodę na plebiscyt najlepszego roweru na Red Bull Rampage i też jest moim ulubionym rowerem. Też go malował Mikołaj i nie wiem, czy pamiętacie, jaki on był, ale on był piękny, kolorowy i bardzo ładny. Wybieramy teraz części do nowego roweru. Kółeczka Industry 9. Srebrna korba Hope'a. Dobra, hamulec. RockShox Vivid. W tym roku na RockShoxie. Na powietrzu, dzięki temu mój rower jest lżejszy niż kiedykolwiek. I tak samo z przodu. Ale mam dużo hajsu w rękach. Dobra, zostawiamy teraz chłopaków tutaj i wracamy za jakieś 2 tygodnie, jak będziemy mieli wszystkie części, żeby złożyć już rampage'owy rower. Jesteśmy z powrotem w 33, idziemy odebrać rower, który już jest gotowy i którego jeszcze nie widziałem. Hey,
Jest to czwarty rower, który złożyliśmy na Rampage. W tym roku kilka widocznych zmian gołym okiem. Przede wszystkim jednopółkowe zawieszenie z przodu, nowy damper powietrzny z tyłu, to już druga próba z damperem powietrznym. W tym roku kilka drobnych zmian względem roweru zeszłorocznego. Przede wszystkim nie mamy już koła 26 z tyłu. Szymon będzie startował na dwóch takich samych kołach 27,5 ze względu na poprawę pozycji. Standardowo zmieniliśmy kąt główki oraz założyliśmy jak najlżejsze i jak najbardziej wytrzymałe komponenty, lekkie karbonowe koła, więc rower jest zaprojektowany po to, żeby był sztywny, bardzo zwrotny, bardzo krótki, z dość stromym kątem główki, żeby ułatwić Szymonowi wszystkie sztuczki, które chciałby dołożyć w tym roku na Rampage'u. W tym roku fuz Szymona otrzymał nowego zeba i otrzymał nowego Wivida. Wivida oczywiście żeśmy przyzaworowali pod preferencje Szymona. Piękny. Piękny, cudowny, lekki. A czemu nie zawsze trafiacie? Do rysu i lakieru. Do powodzenia. Dobra, mamy rower, jedziemy prosto na trening ostatni tutaj w Polsce i wylatujemy, lecimy do Los Angeles. Mój nowy rower na tegoroczny Red Bull Rampage, oczywiście NS Bikes Fuse, zbudowany przez 33 Bicycle Studio, pomalowany customowo przez Dreamworkers, na kołach 27,5 cali, duża zmiana w tym roku, jednopółkowy amortyzator, RockShox ZEP, z tyłu też mamy powietrze, oprócz tego z customowych rzeczy to rocker jest z ramy Fuse 29 cali, wkładając go do tej ramy uzyskujemy mniej skoku, rama ma 180 mm skoku, tak samo amortyzator z przodu, kokpit, kierownica, mostek, chwyty z firmy Reverse, hamulce z Hope'a na podwójnych tarczach, mamy tutaj siodło i sztyce też z firmy Reverse, zacisk z Hope'a, korby piękne z Hope'a z jeszcze piękniejszymi pedałami z Reverse'a. I wszystko to tutaj jest na single speedzie, nie ma przerzutek. Koła, tak jak wcześniej powiedziałem, 27,5 cali, obydwa z Industry 9. Obręcze karbonowe na oponach z firmy Continental. Z przodu mamy Argotala, a z tyłu mamy szybką oponę, czyli Xynotala. Cały rower w tej konfiguracji waży 14 kg i 900 g. No i podsumowując, jesteśmy w momencie, kiedy mamy rower, mamy bilety, mamy nocleg, mamy wszystko gotowe na naszego tripa do Utah. Za kilka dni jesteśmy w Utah, zaczynamy treningi, a później przechodzimy do kopania. Stay tuned. Tuned. Tuned się godo.